Witam, w tym poradniku dowiecie się wszystkiego o najbardziej opłacalnym farmie dla derwisza. Chodzi o farm na raptorach. Zacznijmy od tego, że nie ma dla tej profesji żadnych innych sensownych buildów. Wprawdzie na YouTubie znajdziecie pełno filmików na ten temat, ale połowa z nich to nieopłacalne badziewia, przy których zmarnujecie cenny czas i dostaniecie załamania nerwowego. Zacznijmy od atrybutów. Potrzebna jest nam druga profesja, którą jest zabójca. Atrybuty powinny zostać rozdane w ten sposób. Zaznaczam, że biegłość w kosach będzie nam całkowicie niepotrzebna. Możecie skorygować rozdane atrybuty według własnego uznania, ale ten układ wydaje się być najlepszy. Przejdźmy do umiejętności. Powinny one zostać ułożone dokładnie w tej kolejności, gdyż używać będziemy ich po kolei. Potrzebne będą nam nabożny pośpiech, zabójczy paradoks, cienisty kształt, mistyczne zepsucie, napromieniowany obszar, serce świętego płomienia, gorliwość eremity i obrona żmii. Teraz pomówmy o przedmiotach. Potrzebujemy jakiejkolwiek broni, która przedłuży nam działanie zaklęć o 20% oraz zwiększy naszą pulę energii. W moim przypadku jest to rozdzierający grabieżca oraz serce cyngra. Możecie użyć dowolnych przedmiotów. Ważne, aby dawały podobny efekt. Ja dodatkowo używam jeszcze innych rękawiczek z runą zwiększającą mistycyzm o 3 punkty. Nie jest to konieczne, ale czasem zdarzają się błędy w grze i raptory zostają z kilkoma punktami życia, podczas kiedy my nie możemy już im nic zrobić. Dlatego dla pewności można zwiększyć sobie w ten sposób mistycyzm, co nieco zwiększy zadawane obrażenia. Teraz jeszcze tylko wystarczy załączyć tryb zaawansowany oraz posiadany przez Ciebie tytuł Azurów, co również zwiększy ilość energii. Teraz możemy przejść do praktyki. Teraz będę tłumaczył wszystko po kolei. Na początku, rozmawiamy z Azurą przy kapliczce wskrzeszania, aby wraz z zabijanymi raptorami rósł nam tytuł Azurów. Kierujemy się w stronę jaskini, spoglądaj na radar, aby przypadkiem nie zahaczyć o niechciane potwory, które biegają przy wejściu, nie szukamy u nich zaczepki. Teraz coś, co nazywam koordynacja oko-oko, czyli jednym okiem spoglądamy na otaczające naszą postać raptory, a drugim na radar i dokładnie zagarniamy wszystkie przerośnięte jaszczurki. Pamiętaj, aby nieprzerwanie używać nabożnego pośpiechu, chyba że chcesz skończyć film w brzuszkach. Kiedy wokół jest już czysto, wbijamy odwiedzić matkę stada. Zbliż się na bezpieczną odległość i w biegu wciśnij klawisz 2 i 3 na klawiaturze, a następnie zatrzymaj się. Po chwili zaczynaj wrzucać wszystkie umiejętności po kolei. Kiedy przeteleportujesz się obok, przebiegnij jeszcze raz przez stado raptorów, aby je trochę wymieszać, dzięki czemu lepiej rozprowadzą między sobą truciznę. Kiedy uciekasz, używaj tylko klawisza W na klawiaturze, a skręcaj za pomocą prawego przycisku u myszki. Skręcanie za pomocą klawiatury jest mniej efektywne i nieco spowalnia bieg, co z kolei daje szansę raptorom na dogonienie cię i zakończenie twojego żywota. Nie rób zbyt gwałtownych skrętów, gdyż wtedy twoi prześladowcy pobiegną po przekątnej i również cię dogonią. Gratulacje, właśnie zabiłeś ponad 30 raptorów na raz, jednak matka stada nadal żyje, a więc najlepiej jest się skuć albo biegać tak długo dookoła kamienia, aż nie zregenerujesz życia i umiejętności. Jak widać, wybrałem los kamikadze, ale jeżeli chcesz być twardy, biegaj sobie w kółko. Teraz wracamy, znowu patrząc na radar i upewniając się, że nie wpadniemy na inną gromadkę wesołych dinozaurów. Teraz tylko załączamy umiejętności drugą i trzecią i spokojnie zbieramy łupy. Teraz wracamy do miasta i powtarzamy czynność. Trudno powiedzieć, ile można w ten sposób zarobić.
Tym razem wypadł jeden gold i kilka innych rupieci. Czasem długo nie wypada nic, a potem nagle trafią się cztery goldy i czarny barwnik, dlatego nie mogę sprecyzować, ile można zarobić w ciągu 15 minut albo nawet godzinę. Mimo wszystko to najlepszy sposób na zarobek tą postacią. Zwłaszcza jeżeli zbieramy na jakąś zbroję, barwniki czy inne drobne wydatki. Dziękuję wszystkim, mam nadzieję, że poradnik się przydał.